Siemanko, Grosik z tej strony. Zapraszam na testy X-Terry Pro w terenie. Zapraszam na film. Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Drugi dzień poszukiwań z X-Terrą Pro. Zatrzymałem się u kolegi Mezyńca. Taką ksywkę kiedyś mu nadaliśmy. Tylko kamerkę poprawię. No i wyruszam na pole. Do pola mam jakieś 30 metrów. W nocy śnieżek popadał, troszeczkę przymarzło. Ale myślę, że na polu będzie mięciutko. Najważniejsze, że nie pada, bo wczoraj chcieliśmy na polu chodzić, ale padało strasznie i dlatego był las. Dzisiaj poletko będzie i zaczynamy poszukiwania. Kolega Mezyniec jeszcze śpi, a ja wyszedłem wcześniej, jest tak koło 7. Tak wygląda okolica. Mam pierwszy fancik dzisiaj znaleziony. Program pole 1, 15 kHz, głębokość 15 do 20 cm. Mała kuleczka wyszła z czarnoprochowca prawdopodobnie. Zaraz ją tutaj wytrę, że było widać ten ołów bardzo taki jaśniutki. Proszę bardzo. Mam ciekawy sygnał na skali około 90. Zaraz zobaczymy, co to może być. Nie jest zbyt przyjemnie na polu, ale co zrobić? Kierz wolny. O. Znalazłem jakąś monetkę. Ciekawy jestem, co to będzie. O, jakaś zielona. Co to może być? Nie poznaję. Ale powiem wam, że strasznie wieje. Nos mi zatkało. Muszę zaraz pójść do auta po chusteczki, bo nie wziąłem ze sobą. Na nartach będąc tak samo marzłem. Deutsche Reich. Jeden fenik. Stan nawet ładny, nawet bardzo. Taka monetka. Na głębokości 10 cm, a chodzę z czułością 25 i bez problemu wykrywacz, jak widzicie, nawet się nie odzywa, co nie? Maksymalna czułość. Głębokość jakieś 15 cm, znalazłem kawałek jakby łowiu. Ale nie wiem, co to mogło być. Czy to rozpłaszczony jakiś pocisk? Chyba tak. Tak mi się wydaje, że ktoś tu z jakiejś takiej starej broni chyba strzelał i to w coś trafiło i się spłaszczyło. Nie wiem, co to mogło być. Może Berdan, czyli nie wiem, pierwsza wojna światowa, bo na muszkiet to by był za mały pocisk. Mam ciekawy sygnał na skali prawie 90. Zobaczymy, co to będzie. Wyszło i ładnie gra. Oby mi kolejna puszka. Coś dużego. raczej rolniczego, nakrętka jakaś. Ale kolorek ładnie bił. Głębokość jakieś 20 cm. Mam ciekawy sygnał. Zaraz zobaczymy, co to może być. Trzy na skali. Zaraz zobaczymy. Jakiś duży kawałek dużego ołowiu, chyba ołów jakiś. Strasznie wieje, ale daję radę póki co. Znalazłem teraz coś ciekawego. Tak mi się wydaje, że to będzie element chyba pałatki wojskowej. Tak. Tak. Nawet widać tutaj kawałki materiału jeszcze. Proszę bardzo. Dzisiaj błotko straszne jest na polu. Widzicie, ziemia mokra, wczoraj padało mocno, cały dzień lało. Śnieżek przypruszył to delikatnie taką kołderką. O, widać mosiąc. I jest błotniście, ale to nic. Dam radę. Człowiek wytęskniony za poszukiwaniami, więc to nie przeszkadza ani wiatr. Wczoraj też nie przeszkadzał. Dobra. Chowam fancik do torby i szukam dalej. Znalazłem jakąś monetkę. Ciekawe, co to jest. Szczoteczki nie wziąłem. Ale to nic. Może się uda rozczystować na szybko. Odwrócę się, bo strasznie wieje. Zmarzłem, zaraz idę na herbatę. Dobrze, że blisko jest do domu kolegi. Więc on już tam herbatę zrobił, śniadanie robi jakieś, bo ja wyszedłem bez śniadania. On jeszcze spał, a ja sobie wyszedłem pokopać, bo spać nie mogłem. No jakaś mocno zaklejona monetka. Chyba to będą dwa hellery, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. Na podsumowaniu na pewno się dowiecie. Kopałem jakąś monetkę, tutaj sobie leży. Ciekawe, co to będzie. Tak mi się wydaje, że to będzie jakiś PRL. Zaraz zobaczymy. Może nie. Chyba 10 zł z PRL-u. Orzełka. Sprawdzimy. Tak, orzech bez korony. 10 zł z PRL-u. Taka monetka na 25 cm. Mam jakąś monetkę. Głębokość 15-20 cm. Taka malutka. Wróciłem na chwileczkę do domu, bo zmarzłem i jestem głodny. Kolega przygotował mi śniadanko. A kolega z zawodu jest zawodowym kucharzem. Powiem nieskromnie, że jednym z pierwszej setki w Polsce. No, a więc smacznego dla wszystkich. Ja zajadam śniadanko i wracam na wykopki. Znalazłem kolejną monetkę. Taka malutka. Ciekawe, co to może być. trzeba rękawiczkę ściągnąć, o, bo to jest gruba rękawica i tak można będzie przetrzeć tą monetę. Wróciłem już ze śniadanka i trochę się ogrzałem. Kamerka mi już przymarzła, nie chciała się włączyć. To chyba będzie 1/2 kopiejki. Ale bardzo wytarta. Tak czy tak jest monetka. Jest kolejny fancik, widzę już stąd. Proszę bardzo. Jakaś monetka. Ciekawe co to będzie. Ściągnę rękawiczkę. Będzie lepiej. Co to może być? Strasznie wieje, jak słyszycie. O nie, nieczytelne. Nie jestem pewny, co to może być za moneta. Ale chyba coś starszego. Przestawiłem sobie tony dźwiękowe na polifonie, czyli multitony. I powiem wam, że jest dosyć przyjemnie chodzić z tym ustawieniem audio. Wcześniej chodziłem na 5 tonach, ale to multi jest przyjemne. Zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Kamerkę podniosę. Coś tutaj jest w tej grudce. O, jest kolejna moneta. Proszę bardzo. Dzisiaj monet sporo. Wczoraj chciałem na to pole przyjechać, ale pogoda nie pozwoliła. Odwrócę się, bo wieje bardzo z tej strony. I zaraz zobaczymy, co to za moneta. Kolejna zaklejona mocno. Trzeba będzie ładnie umyć te monetki na podsumowanie, ale bardzo nieczytelna, jakiś wycieruk. Mam kolejny sygnał. Już na wierzchu. O, monetka wypadła. Kolejna. Ładnie sypie tutaj chorodle. Co to jest za moneta? O! Kurczę. Ale moneta. Ja cię kręcę. I to dosyć płciutko. Z 15 cm. Masakra. Sreberko, ale piękne. 1787 rok. Zaraz dotrę ją. Ale moneta. I chyba namierzyłem coś fajnego. Tak mi się wydaje, że to będzie jakiś guziczek. Ciekawe czy łóżko ma. Urwane łóżko jest. Co to za guzior? Jakiś cywilny, płaszczowy. A miałem nadzieję, że jakiś z numerkiem znajdę przynajmniej. Ale nie zawsze się takie znajdują. Wyszedł w pole grosik i znalazł grosik. Tak mi się wydaje, że to będzie 1 grosz. Druga RP. Tak. Proszę bardzo. Kolega mezyniec dzisiaj nie przyjdzie na wykopki. To nie są warunki dla niego. Jestem przyzwyczajony do takich warunków. 3 miesiące spędziłem na nartach. Jeszcze gorszych. Więc nie ma problemu. Termos mój narciarski z 3 kubkami. Myślałem, że będzie więcej chętnych dzisiaj na kopanie, ale nie ma. sam sobie polewam herbatę. O, jest herbatka jakaś owocowa, gorąca. O, termosik tutaj jak sobie stoi, a ja będę pił herbatę i podziwiał widoki. Tutaj jak byłem mały, było takie małe jeziorko, taki mały staw, mówiliśmy na to Jurów. Często się tutaj kąpaliśmy, wiosną jak roztopy były, pływaliśmy nawet na jakichś tratwach, które sami budowaliśmy. No dzieciństwo kiedyś ciekawe było, nie to jak teraz, że smartfon i ten i dziecko siedzi. My tam aktywnie spędzaliśmy zawsze czas. Kiedyś to nawet sobie przyniosłem jakieś rybki z innego stawu, wpuściłem i na jesień przyjechałem, woda już prawie wyschła i nałapałem sobie całe wiadro od takich dużych już ryb. I były patelniaki. No. Potem po sąsiedni w tamtym roku chodziłem, ale nie skończyłem jego. To wrócę po żniwach tutaj. Tam jak widzicie, tam w tamtą stronę, o tak gdzieś palcem pokazuje nieładnie, cmentarz jest żydowski, ale nic z tego cmentarza już nie zostało, tylko miejsce. Zarośnięty jest strasznie. I tyle. Takie widoki. Wiatr dzisiaj strasznie wieje. Tutaj jestem między domami, przy samej szosie. Akurat tutaj jakieś roboty są. Chyba prąd kładą. Tak mi się wydaje. Elektryczna. Bo na światłowód to jest za grube. No. I herbatka. Mała przerwa już. Chyba połowę tej działeczki zrobiłem. Nie jest to duża działeczka, ale na dzisiejsze warunki to ona mi wystarczy, bo fantów jest dosyć sporo, jak widzę już. A dopiero połowę zrobiłem. A warunki nie są zbyt super, więc nie ma co się ciśnieniować. Hektar dzisiaj nie będzie zrobiony. Na spokojnie. 20 arów czy 30 do dobrej działeczki też wystarczy. Ale tak czy tak jest bogato dzisiaj w fanty. Jaki warun dzisiaj na wykopki. Jak buty wyglądają. O, puszcza, ziemia. Wczoraj lało, więc wykopki w błocie dzisiaj. Ale to nic. Fanty dopisują. X-Terka sprawuje się wyśmienicie. Dzisiaj nie ma X-Terka partnera. 900 stoi. Tutaj w naszej bazie dzisiaj nawet na pole jej nie bierzemy. Kolega dzisiaj odpuścił sobie kopanie, sam sobie będę coś kopał. O, jest jakiś fan, od razu nagramy. Troszeczkę pogoda się poprawia, słoneczko się pokazuje. Jest coś, ale żelaznego. No. Kawałek jakiegoś sprzętu rolniczego. Kawałek takiego żelastwa znalazłem. Niosę to z pola, a później idąc ostatnim śladem zabiorę to na złom. X-Terra Pro nie ma łatwo na pierwszych testach ze mną. W wodzie, chłodzie, śniegu, lodzie, a tymczasem na głębokości jakichś 15-17 cm znalazłem coś takiego. Zaraz zobaczymy, co to może być. Wygląda mi chyba na jakąś plombę. O, widzicie, śnieg pada. Niezła zawirucha jest. Proszę bardzo. Ja tymczasem czyszczę. Przyjemnie, ale jak się chce, to się pokopie. I patrzcie, jakaś literka M z koroną, bardzo ciekawa plomba, fajnie by było ją zidentyfikować. Tutaj jeszcze jakieś napisy z tyłu delikatnie widać, jakąś 17 chyba i G, ale super, bardzo ciekawa. Mamy kolejną kuleczkę muszkietową prawdopodobnie, to raczej nie szrapnel. Zbyt bialutka, zbyt utleniona, tak mi się wydaje. Strasznie sypie, ale da się wytrzymać. Zostało mi jakieś 4-5 długości pola i będę kończył, ale jest elegancko. Trafiłem teraz jakiś guziczek. Zaczniemy od łóżka. Łóżko, jak widzę, jest. Delikatnie trzeba to ziemię wyciągnąć. O. I zobaczymy, co to za guzior. Co to za guzior? Rosja carska. Popularny guzik. Proszę bardzo. Ale pierwszy, nie, drugi guziczek dzisiaj. Ten trochę fajniejszy. Ale chyba to nie jest piechota. Momencik. Momencik, momencik. Tak, to artyleria jest. O ja. Patrzcie, dwie armaty. Orzeł siedzi sobie na dwóch armatach. Elegancko. Takie guziki rzadko wychodzą. Pogoda troszkę się poprawiła i znalazłem jakąś malutką monetkę. Głębokość około 20 cm. Takie maleństwo wielkości boratynki. Zobaczymy, co to jest. O, to chyba będzie jakieś sreberko. Chyba 5 kopiejek. Super. No, X-Terka dobrze się sprawuje. I powiem wam, że ta cewka, 12, bardzo dobrze działa. Jako taki zestaw podstawowy ta X-Terka to jest kosa, że tak powiem. O, monetka też nie najgorsza. Chociaż kopałem lepsze, ale jest. Tak czy tak X-Terka daje radę. Z cewką 12 idealna. I do lasu, jak widzieliście na ostatnim filmie, który wczoraj nagrywaliśmy, i dzisiaj na polu też sobie super radzi. Wiele fancików już dzisiaj wykopała i daje sobie radę w bardzo ciężkich warunkach, jak widzicie. Nie ma lekko. I trafiłem kolejny taki pocisk z czarnoprochowca z takim kawałkiem jeszcze odlewu. I wyszedł kawałeczek óseczki karabinowej. Ciekawy sygnał mam tuż przy samej drodze. Spróbujemy to wykopać. O, ciężko dzisiaj w tym błocie ryć. Ale plan trzeba wykonać. O, rasówki. Rasówki już mogę zbierać dla teścia na ryby. Jest i moneta wyszła, 1 zł z PRL-u, rocznik 82, szkoda, że nie inny rocznik, którego szukam. Jestem już w domu, a to są śmieci i mniejsze żelastwo z tego pola. Jak widzicie, sporo tego wyszło. Musiałem się dużo nakopać w bardzo ciężkich warunkach pogodowych. I takie moje spostrzeżenie, że X-Terka bardzo sobie dobrze poradziła na tym polu, bo widzicie, że tyle jest różnego rodzaju kolorków, a pomiędzy tym jeszcze wyciągnąłem sporo monet i innych ciekawych rzeczy. Tymczasem zobaczycie sobie wszystkie te rzeczy na podsumowaniu, na które wszystkich zapraszam. Fanty już na stole, a więc możemy zaczynać podsumowanie. Jak widzieliście, warunki były, że tak powiem, masakryczne na tych poszukiwaniach tego dnia w niedzielę, ale spośród tych wszystkich sygnałów i śmieci które też widzieliście. Udało mi się troszeczkę tych fantów wykopać. X-Terka pokazała swoją klasę i jest sporo fantów dzięki temu na stole. Dobrze, zaczynamy od lewej strony. To będzie oczko od jakiejś pałatki. I tak mi się wydaje, że to będzie okres I wojny światowej. To tak myślę, że jest to kawałeczek czubeczka od Berdana. Mam tutaj Berdana, którego znalazłem na sąsiednim polu w tamtym roku. Link do filmu wstawię w opisie filmu. Patrzcie, nawet przymierzyć można i jakby pasowało. To chyba był Berdan, tylko że ten jest cały, a ten w coś trafił. Kuleczki od czarnoprochowców. Tutaj półprodukty, jak widzicie, od takiej broni czarnoprochowej. Kuleczka prawdopodobnie ze szrapnela. Kawałek pierścienia wiodącego od szrapnela, kawałek łuseczki karabinowej, rząd drugi, dwie monety nieczytelne, takie wycieruchy, ta plomba, prawdopodobnie to jest plomba carska za panowania cara Mikołaja. Tutaj taka MK charakterystyczna i korona o tym świadczy. Dwie monety z PRL-u, 10 zł, 1 zł. Lecimy dalej. Tutaj 1 grosz, ale rocznik nieczytelny, 1/2 kopiejki, rocznik nieczytelny, 2 hellery, 1912 rok. Udało mi się rozszyfrować, ale stan nie za super jest tej monety. 1 fenol, bardzo ładny, rocznik 1874. Mamy również 3 guziczki. Jeden taki płaszczowy z uszkiem urwanym, jak widzicie. Jeden guzik artyleria, uszko jest i nawet tutaj jakieś znaki producenta też są, czyli super. Guzik bardzo fajny i rzadki. Guzik PKP, który nie udało już mi się nagrać, bo bateria, druga bateria GoPro mi po prostu padła. Nawet pożegnania na polu nie udało mi się dograć. No niestety było nieprzyjemnie tego dnia na polu, ale trochę udało się wykopać. I na sam koniec dwie srebrne monety. Jedna, ta mniejsza, to jest 5 kopiejek, Rosja carska, ale rocznik niestety niewidoczny i stan tej monety troszeczkę słaby. A ta większa monetka to jest 1/24 talara z literką A oraz z kwiatkami. Rocznik tej monety 1783. Moneta jest w bardzo ładnym stanie i już ją zgłosiłem do konserwatora zabytków, bo to już jest coś fajniejszego, taka monetka. Pierwszy raz taką w życiu znalazłem, więc bardzo się cieszę. Podczas tych poszukiwań czułość wykrywacza była ustawiona na 25. Nie schodziłem niżej, bo wykrywacz stabilnie pracował nawet w takim błocie i wodzie. Śnieg czasem był i miejscami lód nawet leżał sobie. Więc wykrywacz bardzo stabilnie pracował, nie schodziłem z czułością w ogóle poniżej. Dyskryminacja była ustawiona na 8, tony audio, tak troszeczkę pół na pół chodziłem, w 5 tonach i w multitonie, czyli w polifonii. I powiem Wam, że przyjemnie się chodziło z X-Terką, praktycznie tak się samo fajnie czułem z tą X-Terką jak ze swoim Equinoxem. I na tym kończę podsumowanie. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!